No witam wszystkich. We wspominkach z roku 2015 spojrzymy sobie dzisiaj na memy, które były hitami danych miesięcy. Przygotowałem tutaj listę 12 wspaniałych z tamtego okresu. Jestem ciekawy, ile wy z nich pamiętacie i w ogóle czy pamiętacie, co robiliście 7 lat temu. Ja chyba uwaliłem egzamin z wibroakustyki na studiach, myśląc, że zdałem go na 4. Chociaż w sumie nawet nie pamiętam, czy to na pewno był ten rok. Ale podejrzewam, że niewiele was to obchodzi, więc po prostu przejdźmy do memicznego podsumowania roku 2015. Zapraszam. Who are you? I'm Gabe Newell. Rok otwieramy Gabenem, czyli jedynym milionerem na świecie, który potrafi liczyć tylko do dwóch. Gabe Newell to prezes Valve Corporation, firmy będącej właścicielem Steama oraz która wydała takie tytuły jak Half-Life i Counter-Strike. Postać Newella jest mocno rozpoznawalna w świecie internetu i wśród graczy. Na popularność Gabena w tym okresie zebrały się świąteczne wyprzedaże na Steamie, gdzie możemy dorwać gry w śmiesznie niskich cenach, jak również moda na otwieranie skrzynek w CS-ie i tutaj tylko modlitwy do samego Gabe'a mogłyby nam w czymkolwiek pomóc. Nie no, przecież tyle różnych streamerów czy youtuberów, kurczę, Gabena zaklina, mówią, że go nie lubią, a ja cały czas go mam za przyjaciela. I jak to jest? Jak to w ogóle działa? Czy Gabenowi nie jest smutno w ogóle z tego powodu, że ja... Że ja nazywam przyjacielem, a on mnie tak traktuje w ogóle? W ramach tych memów wypominano również, że wszyscy czekają na nowego Half-Life'a czy Portala, ale to akurat już dobrze wiemy, że Valve Corporation nie potrafią liczyć do 3. I tak jak Gaben daje wam promocję na Steamie, tak serwis Letyshops pozwala wam kupować taniej w internecie. Chciałbym przedstawić wam stronkę pomocną w zakupach online, dzięki której dostajesz kilka procent zwrotu gotówki, gdy kupisz coś w jednym z prawie 4000 sklepów, które współpracują z Letyshops. Ja sam używam i cały czas odkładam sobie hajsik. Ale jak to działa? Czemu ktoś ma ci oddawać pieniądze za zakupy? To śmiesznie proste. Otóż sklepy płacą Letyshops za sprowadzenie do siebie klientów, dlatego jeśli kupisz przez Letyshops, to oni dzielą się z tobą tymi pieniędzmi i tak oto wszyscy są zadowoleni. Ale tym razem to nie wszystko. Otóż serwis przygotował dla was konkurs, w którym do wygrania jest nowiutki Mercedes GLA200. Jak wziąć w tym konkursie udział? Musisz tylko założyć konto w serwisie i zrobić zakupy na Allegro za łącznie minimum 40 zł oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, dlaczego lubisz kupować na Allegro. I to tyle. Czas na to masz do końca lutego, więc nie dość, że dzięki Letyshops wydasz mniej podczas online'owych shoppingów, to jeszcze masz szansę na wygranie fajnej fury oraz dodatkowych nagród w postaci bonów zakupowych na Allegro. I rada z mojej strony dotycząca korzystania z Letyshops, to polecam zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która automatycznie uruchomi cashback, gdy wejdziesz na stronę sklepu współpracującego z serwisem. Więc nie czekaj, zarejestruj się na Letyshops już dziś i weź udział w samochodowym konkursie. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. A tymczasem cofamy się z powrotem do 2015. A wiem, tylko jedno, nic nie działa. Złoto-biała albo niebiesko-czarna sukienka. Co jakiś czas natrafiacie zapewne na kolejne mózgotrzepiące internetowe iluzje. Jedna z tych, która podbija co jakiś czas internet, to zdjęcie buta, które jedni widzą jako szary but z miętowymi sznurówkami, a inni jako różowo-biały. Jak również sukienki, która raz jest niebiesko-czarna, a raz złoto-biała. I to właśnie od tej sukienki w lutym 2015 się wszystko zaczęło. To było wtedy dosłownie wszędzie. Ludzie wysyłali sobie ją z pytaniem, jaki kolor widać. Co druga strona internetowa miała ją jako wielki internetowy hit na głównej stronie. Powstawały różne teorie. Sprawdzano, jaki to jest kolor naprawdę w Photoshopie i innych programach graficznych. I szczerze mówiąc, ja zawsze widziałem tylko czarny i niebieski kolor. Podobno kolor sukienki zmienia się zależnie, czy bardziej skupiamy się na patrzeniu się na tło zdjęcia lub też na samą sukienkę. A wy jaki kolor widzicie? Bo ja zawsze niebieski i czarny, być może mam coś nie tak z mózgiem. Albo to taki test internetowy na inteligencję. Sam nie wiem. Ach, Netflix. Wspaniała usługa pozwalająca cieszyć się filmami i serialami na wyciągnięcie ręki, przy których można się wychillować. No tak jest oficjalnie. Nieoficjalnie wiadomo, o co chodzi, jak zapraszasz laskę na film do siebie. A z uwagi, że Netflix wyparł piractwo, to przyjęło się mówić oglądanie Netflixa, a nie oglądanie filmów. Wokół, w cudzysłowiu, oglądania Netflixa we dwójkę powstało mnóstwo memów, których popularność rozwinęła się w maju oraz kwietniu. Wszystko jednak zaczęło się kilka miesięcy wcześniej, gdy użytkownik Twittera It's Isaac opublikował wpis, że w dzisiejszych czasach Netflix and chill nie oznacza już tego samego. Sam Netflix w zabawny sposób zaczął się odnosić do takiej darmowej reklamy. Dlatego od tej pory śmiało możesz zapraszać do siebie inne osoby na Netflix i chill, nawet jeśli nie masz wykupionego Netflixa.
kwietniu każdy szanujący się polski youtuber został czytelnikiem gazety Tube News. Nawet ja kupiłem sobie tę gazetkę i mówiłem o niej na kanale. Dzisiaj normalnym już zupełnie jest, że youtuberzy prześcigają popularnością gwiazdy telewizji. W 2015 dopiero zaczęło się to trochę mocniej przebijać. Wydawnictwo od Bravo poczuło w tym interes i wypuściło kilka numerów Tube News, czyli takiego typowego, kolorowego pisemka poświęconemu tylko youtuberom, gdzie mogliśmy odkryć tajniki zostania gwiazdą YouTube'a albo mogliśmy powiesić sobie załączony plakat człowieka z dupy na ścianie w pokoju. Gazeta spotkała się raczej z bekowym przyjęciem wśród większości osób i pojawiło się jedynie kilka numerów. Teraz, w dobie Freeza czy Team of X, takie byty raczej nie będą już istnieć. W maju 2015 odbywały się wybory prezydenckie, na których pewniakiem była druga kadencja dla urzędującego Bronisława Komorowskiego. Główny kontrkandydat, czyli Andrzej Duda, był wtedy stosunkowo mało znanym członkiem partii. Na skutek wpadek wizerunkowych i kiepskiej kampanii Komorowskiego, Duda zyskiwał na popularności i stawał się przy tym człowiekiem memem, wyglądając na pociesznego śmieszka. Ostatecznie doprowadziło to do jego zwycięstwa w wyborach i o wiele mniej przyjaznych mu memów 5 lat później, ale o tym kiedy indziej. Smoke weed every day. W czerwcu YouTube został zalany MLG, czyli sparodiowanymi montażami fragów z gier komputerowych, które zawsze słynęły z szybkiej muzyki, popularnego wtedy dubstepu, dodawaniu wstawek i tego typu rzeczy. Część z nich przesadzała i spotykała się z robieniem beki, w taki sposób tworzenie parodii zupełnie poważnych gameplay z gier stało się memiczne. Zasada była prosta, trzeba było wrzucać jak najwięcej Snoop Dogga i Doritosów, w tyle zamiast popularnego Call of Duty dobrze było wrzucić gierkę typu Train Simulator czy coś w tym stylu. Ogólnie cały rok 2015 był motorem napędowym popularności żaby Pepe, obecnie symbolu internetu, graficznemu przedstawicielowi 4chana i całej tej kumatej społeczności internetu. Żaba Pepe pochodzi z 2005 roku z komiksu Matta Furiego zatytułowanego Boys Club. Jeden z komiksów pochodzący z roku 2008 przyjął się bardzo dobrze na 4chanie, gdzie stał się takim inside joke'iem i memem. Zaczął oznaczać przegrane życie, zwłaszcza Seth Rock bardzo często przewijał się przy ukazywaniu smutnych emocji towarzyszących w naszym życiu. Z każdym kolejnym miesiącem Pepe zdobywał coraz więcej popularności, roznosząc się po innych serwisach, ale to właśnie w 2015 roku stał się najbardziej popularny. W tym roku na swoim Instagramie postowała go Nicki Minaj. W październiku na przykład Donald Trump wrzucił na Twittera siebie jako Pepe prezydenta Stanów Zjednoczonych, 2 lata przed jego faktyczną wygraną. Najbardziej popularna w internecie żaba doczekała się setek nowych wcieleń, przeróbek i fanbase'u na całym świecie, stąd zresztą osobna seria memów znana jako Rzadkie Pepe. Pepe the Frog to jeden z tych memów, który zdecydowanie nie umarł i wciąż jest potężnie popularny. Siema, w programie jesteśmy Kopsy Dryna. W lato wszyscy oglądaliśmy wesołe przygody świętej pamięci już Wiesława Wszywki, który testował alkohole. Opowiadał przy tym różne historie, anegdotki i używał określeń, które przeszły do powszechnego slangu, jak na przykład wódka jak wódka, smakuje jednakowo, czyli wspaniale. Poznaję nawet, nie muszę patrząc. Przyznam, że fajnie się to oglądało. Był to jeszcze czas przed patostreamerami, a filmy pana Wiesława były porządnie montowane, aby uniknąć pokazywania jakichś patologii. Twórca filmów, czyli Naf-Naf, odpalił kilka zrzutek na Wieśka, które miały na celu poprawę jego bytu czy poprawę zdrowia, starał się zmusić go do tego, żeby przestał pić. Niestety, jak dowiedzieliśmy się po latach, pan Wiesław okazał się nie być wcale takim wesołym dziadkiem jak na filmach. Wiele osób zmieniło wtedy podejście do tych materiałów, ale wciąż wakacje 2015 należały do Wieśka. And his name is John Cena! John Cena, jeden z najpopularniejszych wrestlerów w historii, doczekał się ultra potężnego mema i nie chodzi mi tu o Johna Cenę z zeszłego roku. Jest to And His Name is John Cena, będący kontynuacją pranka telefonicznego, kiedy w lipcu podczas audycji Z Morning Zoo zrobiono w konia pewną kobietę, która bardzo wkurzała się na wrestling i nie chciała nic o tym słyszeć. I swear to Jesus, if this is those wrestling f**ks again. Okay, good morning. Hi, I'm just calling this morning to ask if you're a supporter of the United States military. Oh my God, I apologize. We've been getting called all morning. I apologize, and yes. Fantastic. Yes, I am. Great. Are you a supporter of the Marine Corps?
Yes, absolutely. Good. Absolutely. Great, because a former decorated member of the United States Marine Corps needs your support. And his name is John C. He's going to get in the ring and put boots to asses. Cały ten prank został później użyty na zasadzie trollingu bądź tworzeniu jumpscare'ów, kiedy oglądamy spokojny film i nagle na pełną epę słyszymy tekst z audycji radiowej oraz muzykę na wejście Sceny wraz z klipami z jego walk. Dobry wieczór, coś się popsuło i nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz. Październik 2015, początek jednego z najważniejszych expose w historii Polski, czyli słynna przemowa Zbigniewa Stonogi po wyborach, kiedy dowiaduje się, że jego ugrupowanie zdobyło śmiesznie mało głosów, a PiS wygrał. Co tu dużo mówić, teksty z tego przemówienia na stałe weszły już do polskiego slangu, ale co chyba najważniejsze, to wtedy wszystkim nam się wydawało, że to co gada Stonoga to jakieś pijackie brednie. Po latach okazało się jednak, że Zbigniew Stonoga to polski wieszcz narodowy, który przewidział przyszłość. Skażę po francuski savoir vivre. Znaczy, kakę to właśnie. Końcówka roku 2015 to porcja żartów o byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, który lubił sobie chlapnąć i przez to zbłaził się kilka razy podczas swojej kadencji jako prezydent Polski, jak również w późniejszych latach. Na pewno sytuacji nie poprawiały tłumaczenia jego otoczenia, jak na przykład to, że dziwne zachowywanie się wynikało z choroby tropikalnej czy pourazowego zespolenia golenia prawej. Internet nie wybacza i tak oto zostaliśmy zalani memami ukazującymi Kwaśniewskiego jako ogromnego amatora trunków wyskokowych, który rzadko bywał trzeźwy. Chociaż trzeba tu oddać, że mimo czysto szyderczego i prześmiewczego tonu tych memów, to jednak były prezydent był na nich pokazywany jako postać pozytywna. Wczoraj wydarzyła się pewna sytuacja po wyjściu z klubu Proxima. Marta Linkiewicz. Szara myszka dla każdego dobrego chłopaka. Obecnie jedna z największych influencerek, swoją karierę rozpoczęła na przełomie listopada i grudnia 2015, kiedy relacjonowała wypad na koncert grupy hip-hopowej Ras Remut i jak po tym koncercie na wterze w autokarze grała z nimi w gry planszowe. Opowiadała o tym na swoim Snapchacie i cały internet dosłownie oszalał. Serio, Marta była wtedy wszędzie, bo w końcu 18-letnia dziewczyna jawnie przyznaje się do takich rzeczy. Szczerze mówiąc, to mi było jej wtedy szkoda, bo byłem przekonany, że po prostu jakaś typiarka robi sobie jaja, a jakiś jej znajomy puścił w sieci jej żarty. Ale potem okazało się, że to wcale nie były żadne żarty. Po krótkim czasie wyciekło jeszcze kilka innych filmów i nagrań z Martą w roli głównej, które napędzały jej popularność i powodowały love-hate relację wśród tysięcy osób. I tak oto po kilku latach od tej akcji Marta ma 1,3 miliona followersów na Instagramie, walczy na Fej MMA i kosił kasę na idiotach płacących za jej OnlyFans, a to wszystko dzięki dobrej zabawie z 2015 roku. Można powiedzieć, że przyjemne z pożytecznym. No i to tyle tego roku 2015. Napiszcie w komentarz, ile z tego pamiętacie i klasycznie, co według Was pominąłem, a powinno się tu zawrzeć i dlaczego jestem głupi. Na razie.